Rozpętał się poniedziałek, 16 dzień stycznia i dzień dobry po hiszpańsku, diarrea, imieniny obchodzą Furzeusz, Gonsalwy, Hilary, Honorat, Otton, Treveriusz, Trzebowit, Tycjana, Waleriusz i Włodzimira, wszystkiego dobrego. Dzisiaj Blue Monday, czyli podobno najbardziej depresyjny dzień tego roku. Bzdura, nie dajcie sobie tego wkręcić, przecież każdy dzień ma szansę zostać najgorszym dniem waszego życia. 476 lat temu Iwan Groźny jako pierwszy władca Rosji przyjął tytuł cara. 418 lat temu ukazała się pierwsza część powieści Don Quixote Miguela Cervantesa. 55 lat temu na Wawel powróciły z Kanady skarby królewskie, wśród których znajdowały się wawelskie arrasy. 53 lata temu ukazał się debiutancki album zespołu ZZ Top, a dwa lata Później stacja NBC wyemitowała ostatni odcinek serialu Bonanza. 197 lat temu zmaterializował się prezes Powstania Styczniowego Romuald Traugut. 77 lat temu brytyjski piórmistrz Graham Masterton. 66 lat temu Krzysztof Globisz. A 60 lat temu Wojciech Malajkat. 313 lat temu kopyta wyciągnął Higashiyama, japoński cysosz. 108 lat temu Pierre Gaspard, francuski przewodnik górski. A 78 lat temu mały komuszy siusiaczek i radziecki szpieg Jan Foremniak. A pan Jacek na to. Każdy swój krzyż przez życie targa, a jeszcze kamień mu dołożą. A ja życzę Państwu bezbolesnej dekompresji po weekendzie. Szpon wzwyż i do zobaczenia.